kształcących. Komisja rewizyjna zaproponowała na przewodniczącego pana radnego Patryka Cedrzyńca. Komisja finansująca panią Monikę Pawlik. Komisja skarg, wniosków i petycji zaproponowała na przewodniczącego pana Jarosława Deleskę. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaproponowała na przewodniczącego pana radnego Andrzeja Mędla. Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej zaproponowała przewodniczącą panią Patrycję Juszczyk. I Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Proszę państwa, będziemy podejmować uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego stałej komisji rewizyjnej. Tak jak komisja zaproponowała, choć państwo macie jakieś inne głosy, jeżeli ktoś z radnych ma jakąś inną propozycję, bardzo proszę o zgłoszenie. Nie widzę. Czyli głosujemy wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej pana radnego Patryka Cedrzyńca. Dziękuję. 19 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Gratuluję panie przewodniczący i cieszę się, bo to jest też doświadczenie, które na pewno się przyda, bo pan radny pracował, radny pracował w tej komisji. Dziękuję bardzo. W sprawie wyboru przewodniczącego stałej komisji finansowo-budżetowej zaproponowany tutaj ten wcześniej przeczytała pani radna Monika Pawlik. Państwo radni zgłaszają się na propozycję. Nie widzę. Głosujemy projekt w sprawie wyboru przewodniczącego komisji finansowo-budżetowej. Propozycja pani radna Monika Pawlik. Bardzo proszę. Dziękuję. 20 głosów za. Wszyscy obecni radni. Uchwała została podjęta. Bardzo proszę. Gratuluję, nowa komisja, ale myślę, że też będzie dobrze. Projekt w sprawie wyboru przewodniczącego stałej komisji skarg, wniosków i petycji. Komisja zaproponowała pana radnego Jarosława Deleskę. Czy ktoś z państwa radnych ma jakąś inną propozycję? Nie widzę. Głosujemy projekt w sprawie wyboru przewodniczącego stałej komisji skarg, wniosków i petycji z propozycją pana radnego Jarosława Deleskę. Dziękuję. 19 głosów za, 1 głos wstrzymujący, nikt nie był przeciwny. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu nic więcej nie mogę powiedzieć, bo nie mieliśmy okazji pracować razem, ale życzę powodzenia. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego stałej komisji statutowo-regulaminowej. W sprawie stałej komisji edukacji, kultury i sportu. Z propozycją na przewodniczącego pana radnego Andrzeja Mędla. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. Kultury i sportu, bardzo proszę. Dziękuję. Ja również dziękuję. Jeszcze raz. Otrzymać w niepewności, czy nie. Proszę państwa, 15 głosów za, nikt nie był przeciwny, 1 głos wstrzymujący. Teraz można, bardzo proszę. A już powiedziałem. A ja życzę powodzenia. Pan przewodniczący tej komisji pracuje już, będzie pracował czwartą kadencję, więc coś dodać czy ująć. Proszę pana przewodniczącego stałej komisji rozwoju i polityki przestrzennej. Zaproponowana na przewodniczącą została pani radna Patrycja Juszczyk. Czy są jakieś inne propozycje państwa radnych? Nie widzę, nie ma. W takim razie głosujemy projekt na przewodniczącego.
w sprawie wyboru przewodniczącego Stałej Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej z kandydaturą pani Patrycji Juszczyk. Bardzo proszę, głosujemy. Dziękuję. 20 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Gratuluję pani przewodniczącej. Bardzo serdecznie dziękuję. Komisja się zmieniła, ale doświadczenie, myślę, się przyda. I kolejna uchwała w sprawie, projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Stałej Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Propozycja. Tak, pani Rata Janina Wcisło. Czy są jakieś inne propozycje państwa radnych? Nie widzę. Głosujemy projekt w sprawie wyboru przewodniczącego Stałej Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa z kandydaturą pani Janiny Cisło. Bardzo proszę. Dziękuję. Gratuluję. Cieszę się, że pani radna podjęła to wyzwanie, tak się wzbraniała. Teraz ja sobie tak szybciutko sprawdzę. Teraz mamy, proszę państwa, tę uchwałę, projekt uchwały, który mamy w punkcie 20a. To jest powołanie Stałej Komisji Stałej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi. I tak jak proponowałam, oczywiście państwo możecie mieć inne zdanie, jeżeli będzie inne zdanie niż to, które ja zaproponowałam. Jeżeli chodzi o przewodniczących komisji, Jarosław Dereska i komisja polityki społecznej, pani radna Janina. Pan przewodniczący Andrzej Mędel. Pani przewodnicząca, ja bym proponował, żeby jeszcze ten skład został uzupełniony o jedną osobę, dlatego że my już przewodniczymy innym komisjom i żeby się nie okazało, że będziemy przewodniczać ktoś z nas, przewodniczących, którzy już jesteśmy w kolejnej komisji. Ja bym zaproponował panu. Dariusz Pieczykowski, wyrażę zgodę. Dziękuję bardzo. Pani radna Irena Owczak, bardzo proszę. Jeszcze pan Marcin Maćkowski wyrażał zgodę. Pełnomocnikiem, że pan radny Maćkowski będzie chciał zabrać głos, bo nie wiem. Jesteśmy dorośli wszyscy. Ale czy ja to mam? Pytałam, czy są jakieś inne propozycje. Ja pamiętam, jeżeli będzie przeciwstawna, będziemy też głosować. To ja się zgłaszam do tej komisji. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do państwa radnych. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwko temu, żeby w tej komisji pracował któryś z przewodniczących, nie, ale mamy już też pana, poza przewodniczącymi pana radnego Dariusza Pieczykowskiego. W takim razie ja już nie będę pytać. Chyba, że państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę. Nie ma. Proszę państwa, przeczytam jeszcze raz skład przewodniczących i wszystkich członków, którzy wchodzą, są zaproponowani do tego składu. Pan radny Wojciech Maćkowski wyraził zgodę, czyli będzie tak pan radny Wojciech Maćkowski, pan radny Patryk Trybulec, pani radna Patrycja Juszczyk, pan radny Andrzej Mentel, pan radny Dariusz Pietrzykowski, pani radna Janina Wcisło, pani radna Monika Pawlik i pan Jarosław Dereska. Ja jeszcze przepraszam, ale po prostu spoglądam osoby, niektóre znam dłużej i troszkę mi łatwiej. Proszę państwa, głosujemy powołanie tej komisji oraz składu, który został przeczytany, zaproponowany. Bardzo proszę, głosujemy projekt uchwały w sprawie powołania Stałej Komisji Statutowo-Regulaminowej. Dziękuję. 20 głosów za, czyli wszyscy obecni na posiedzeniu radni.
uchwała została przyjęta. Teraz takie, mam nadzieję, tam 5-10 minut przerwy ogłoszę w celu wybrania, zaproponowania przez tę komisję kandydatury na przewodniczącego, tak abyśmy mogli podjąć uchwałę o wyborze przewodniczącego. Ogłaszam 5-10 minut przerwy.